Witam cię serdecznie, piękny widzu. Nakładka Nvidia, widzę, się wyświetla. Nie wiem, dlaczego to wszystko się nagrywa, ale może tak musi być. Tymczasem jesteś tak piękny jak zwykle, a ja przychodzę do ciebie z nowym filmem, w którym stawiam dzisiaj pytanie. Pytanie jest następujące. Skoro Meta wygląda jak wygląda, skoro patch wygląda jak wygląda, to czy jest jakaś jednostka, która jest mało kontestowana, która tak naprawdę mogłaby potencjalnie namieszać? Moja teza jest taka, że jest to Zaya. Zaya jako jednostka niedoceniana, ale bardzo silna. Dlatego dzisiaj w tym filmiku, na tym materiale spróbujemy zbudować sobie wokół niej team i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Też chciałbym się skłaniać ku keeperom. No, ponieważ myślę, że keeperów też ludzie rzadko kiedy grają, a tutaj Chosen Keeper, wiecie, można by coś tutaj pokminić. Aczkolwiek będziemy się tutaj bawić, zobaczymy, co nam wyjdzie. Bo może jednak wyjdzie Chosen Exec. Więc, no wiadomo, głównym celem jest Zaya. Dlatego głównym celem są rękawice oraz łezki dla nas. To też jest item, który można zawsze złapać. W sytuacji, w której oczywiście na kole są jakieś miecze i łuki. No dobra. Może być i łezka, nie ma nic, nie złapałem, taki jestem słaby. W każdym razie, no nieważne, nie będziemy się tutaj tym podłamywać. Moi drodzy, oczywiście przypominam, że codziennie robię streamki, bardzo dużo godzin robię streamki. Od 14 robię streama, a potem od 20 robię streama. Z reguły po 4 godzinki, 3-4, coś takiego. Zapraszam, bo każdy, kto jest albo nawet zostawia tyle wyciszony, to sprawia, że ja mogę nagrywać i rozwijać kanał. Dlatego zapraszam serdecznie. Wczoraj ludzie się dobrze bawili na wieczornym streamie, także będziemy się starali w takiej konwencji go prowadzić. Wróćmy jednak do samej gry. Prawidłnie przypominam, że mamy tutaj huragan. Jak mamy huragan, co to oznacza? To oznacza, że już byś chciał tutaj myśleć o Olafie, o Shivanie i o takich pikach tego typu. Także my dostaliśmy tutaj błogosławieństwo Olafa w tym momencie i moglibyśmy z łatwością sobie tutaj ugrać tę grę. No ale wiecie, jaki jest zamysł. Ja tutaj, tak jak mówiłem, będę forsował, no. Zwyczajnie w świecie będę forsował buildy. No bo jednak wolicie, jak gadam na żywo, niż jak nagram jakiś build, zrobię go dobrze i wtedy o nim opowiadam i tak dalej. Także robimy forsa. Forsa nie polecam oczywiście, no ale da się? Da się. Więc początek gry standardowo, czyli staramy się skleić jak najlepszy board, który wykorzysta nasze tutaj rzeczy, które dostajemy. Także kleimy synergię i patrzymy, co tu się w ogóle z tego dzieje. Przypominam również, że Shyvana lubi rękawiczki Hand of Justice. Właśnie w takie rękawiczki celujemy, nie mamy żadnego komponentu jeszcze. No ale wierzymy, że to się wszystko tutaj ładnie ułoży. Im więcej mamy tych rękawiczek, tym Zaya będzie szczęśliwsza i będzie śmieszna. Tutaj taki brawler. No i dobra, mamy Keeper Chosena w ogóle, to jest zabawne. Tymczasem mamy tutaj opener też pod grubachy. Całkiem ciekawy. Więc chciałbym oczywiście jakoś tutaj sobie wejść w level i wykorzystać na maksa to, co mogę tutaj mieć wykorzystane na maksa. Moi drodzy. Tak. Więc tak wygląda mój opener. Standardowo cały czas staramy się dążyć do tego, żeby opener był jak najmocniejszy. Wyznaję filozofię silnych openerów. Albowiem patch pozwala nam na łatwiejsze pivotowanie i dlatego trzeba to oczywiście wykorzystywać. Więc staramy się robić najlepsze openery. Mógłbym tutaj skleić huragan, żeby ten opener był jeszcze silniejszy, ale nie mam tutaj pomysłu, na co go skleić, bo nie wiem, co będę sprzedawał. Kupiłem jednostkę. No i patrzę, co się dalej dzieje. Takie mamy rzeczy. Mamy tutaj takie rzeczy, takie rzeczy. Tu już można by było jakieś huragany uskuteczniać tam powoli. Teoretycznie. No dobra, to może po prostu zróbmy sobie tak, że
że zróbmy sobie takie coś i ten huragan tutaj skleję. Czemu nie? Myślę, że ktoś ten huragan przytuli, nawet jak będziemy szli w tę naszą zaję, którą wymyśliliśmy sobie i forsujemy jak Dekle. Ale na pewno ktoś do cyca przytuli ten huragan. Tymczasem na pewno mamy mocniejszy opener dzięki temu. A że cały czas strykujemy do góry, no to chcemy to utrzymać. Przypominam, że im wyższy mamy level, tym większa szansa na lepszych chosenów, na lepsze jednostki. Także... no to jest coś, co lubimy na pewno. Korzystając z okazji, chcę wam również powiedzieć, nie wiem, czy wspominałem o tym, bo już się mylę. Mam diament 1 wbity, dlatego dzisiaj na streamie będziemy walczyć o Mastera. Oczywiście wierzę, że to się uda. Tak naprawdę to mamy idealny opener pod Brawlery. Mamy itemy pod Brawlery, mamy jednostki na dwójce, już dwie. Tak naprawdę powinniśmy po prostu otworzyć tymi Brawlerami i tam się cieszyć, radować i tak dalej. No ale forsujemy zaję. Zaja jest o tyle ciekawa tutaj, że nam się sklei z Elderudami. A takich Elderudów w Brawlerach jest dwóch, czyli będziemy mieć trzech. Także potencjalnie to nam się może tutaj ładnie wszystko zazębić. Dlaczego teraz będziemy z każdym wygrywać? Dlatego, że mamy trzy jednostki na poziomie drugim. Mamy tutaj też Chosena. Dwie synergie. No po prostu jest opener mega mocny. Także tak to wygląda. Dużo będziecie słyszeć tego słowa opener w najbliższym czasie. Ponieważ ja cały czas próbuję tutaj rozkminić to TFT i zrozumieć je tak dobrze, żeby wbić dzisiaj Mastera i zrobić wam poradniki, jak dokonać tego samego. Co takiego się wydarzyło, że wbiłem Mastera? Taki poradnik. To znaczy, to będzie seria poradników, w której będę chciał wyszkolić zwykłego ciapciusia, dziobaczka, do poziomu Master Playera. Strzelam sobie tym w kolano, bo przecież no nie będę miał żadnych hasów w rękawie wtedy, nie? No i patrz, zabierają wszystko, czego ja chcę. No. Jak ja mam zrobić to, o czym marzę? Mamy tutaj egzeka wezmego. Także no właśnie to jest to, że jak ja bym chciał coś tutaj pokazać, sforsować, to nagle tutaj jest deficyt na piąstki, na łezki, wszyscy to zbierają. Mamy tutaj brawlera ulepszonego, akurat sobie na stół wejdzie, szczęśliwy, radosny. Mamy tutaj taką pacynę. Postawię ją z tyłu, z tego względu, że jakby jakiś asasyn tutaj skakał, to sobie na nią skoczy. Mamy asasynów, mamy tutaj jednego. Wystarczyłoby się przenieść na drugą stronę, ale pacyna niech robi rzeczy. Hej, dobra. Teraz mam zagwozdkę tutaj małą. Bo powiem szczerze, że Kalista by nam tutaj lepiej kierowała z tym huraganem. Czy jakoś kultystów można tutaj dokleić? No, jest kultysta Keeper przecież, także tu można coś pomyśleć. Pomyśleć można. Myślę, że tutaj pivotujemy delikatnie w dobrym kierunku. Kupimy jeszcze Wajkę, bo i tak interesu nie naprawimy na tę turę. No i cały czas kleję najmocniejszą planszę, żeby strikować jak najdłużej, dojechać do 8 poziomu. I pokazać wam level 3 zaję. Tego byśmy chcieli najbardziej. No dobra, zrezygnujemy tutaj z brawlera dla kultysty Buffa? Nie, bo to jest głupota. To jest głupota, moi mili. To głupota, moi mili, to jest ruch dla debili. Nie no, nie tak agresywnie, no. Weź się uspokój trochę. Tymczasem mamy tutaj również Sunfire Cape'a. Sunfire Cape'a mamy, ja go skleję. I teraz dlaczego ja go kleję? No bo Rakan bardzo lubi Sunfire Cape'a. On z tym Sunfire Cape'em będzie ci kierował early game'a, może nawet mid game'a. Naprawdę będziesz szczęśliwy z tego, co on ci pokaże, jak będzie miał Sunfire Cape'a. Będziesz bardzo zadowolony. Tymczasem, no widzicie, tak się robi właśnie te openery mocne, żeby tutaj streakować. Mam nadzieję, że tego typu gry otworzą wam trochę oczy na granie TFT trochę inaczej, sytuacyjnie. Gdyż właśnie o to w tym wszystkim chodzi, moi mili. O to w tym wszystkim chodzi, żeby progresować. Ja mam wrażenie, że zaprogresowałem
Dlatego jestem teraz w D1, zmieniłem koncepcję, zmieniłem moje myślenie. Oczywiście cały czas celuję w Olafa, jak tylko to jest możliwe, ale nie zawsze w niego wbijam, bo nie zawsze mogę. Myślę, że ten patch obecny to zmusza do tego, żeby celować w Olafa. Zwłaszcza, że te itemki można też wykorzystać w innej kompozycji. Tutaj mamy Shojina. I powiem szczerze, że wydaje mi się, że Shojin mógłby być całkiem ciekawy na Zai. Dlaczego? No bo tymi piórkami by strzelała często, nie? No ale mamy też łezkę do piąstki, więc no i wtedy to już się zaczynają schody, bo zastanawiasz się, która droga w życiu jest piękniejsza. Dobra, sharpshootera tutaj już nie zrobimy. I teraz tak, wytrzymam jeszcze tę rundę, bo uważam, że jestem w stanie ją wygrać. Z tego mógłby być GA. No i gdyby był GA, to mamy już dwa core itemy na Olafa. No ale... No tak, prawda? Wiecie, o co chodzi, co tu się wyrabia. No, chcemy tutaj na pewno wejść w level po tego kultystę zaraz, jak tutaj zwyciężymy. No tutaj ktoś piąstkę zreszował jako core item. Solferkę. Bardzo dobre tutaj itemy na Nelly porobił. Takie uniwersalne. Chłop widzę, że wie, co tutaj się dzieje w tej grze. No. Tymczasem dalej 100 HP. Myślę, że to się raczej nie zmieni prędko, bo... No bo tak jest. Możemy tutaj z myślą o Zai sobie to kupić. Co dalej? Zamiennik może taki zrobić. Raz, dwa, trzy. No. No dobra. Co z tym jeden golda? No myślę, że możemy go ugrać tutaj, jak wywalczymy go. Zwłaszcza, że weszliśmy w level i dodaliśmy synergię. Prosta zasada. Jak wiesz, że możesz wzmocnić swój team synergią, to masz uzasadnienie, żeby w ten level wejść. Przy czym jeśli cały czas przegrywasz i robisz streaka w dół, no to wtedy już jest inna sytuacja. DFT to jest gra sytuacyjna. Tutaj musisz podejmować decyzje. Decyzji jest tutaj wiele do podjęcia. I nawet te decyzje, które są teoretycznie malutkie, mogą okazać się tym, co sprawi, że staniesz się brązem. No i pytanie, czy to dobrze, czy źle? Czy jesteś w Ironie, czy jesteś wyżej? Więc tutaj sobie wezmę Eliskę. I teraz, Nozi, dlaczego wziąłeś tę Eliskę? Ja już odpowiadam. Wziąłem tę Eliskę, ponieważ wychodzę z założenia, że w late game będę chciał zmienić Chozena. Szczerze mówiąc, chciałbym zaczął zenić Zaję. Dowolnym tutaj Chozenem, dowolną synergią. Z tego względu, że jeśli tego nie zrobię, to nie wbiję jej na trzeci poziom. A jak wiemy, mamy marzenia. Bo chcemy wyświetlenia na YouTube'a. I chcemy, żebyście mnie kochali i przychodzili na streamy. Dlatego muszę to zrobić, muszę tego dokonać dla was. Dobra, na razie ta Kalista nasza tutaj robi co może. Chłop tutaj jest bardzo silny, muszę przyznać. No ale myślę, że tutaj grubachy podpalą tego Veigara kubraczkiem. No i zamęczą go. Dobra, Rambu, X-Rambu, niestety wpadł w bambu. Tymczasem zobaczmy, co tu jest. Mamy tutaj spatulki aż trzy. No i teraz pytanie, co byś mógł zrobić z tą spatulą? No mógłbyś zrobić na pewno Elderuda. I myślę, że jest to całkiem dobra opcja. Nawet grając tę naszą Zaję, ale tutaj są też piąstki. I piąstki cię korcą jak kobiece... O, zobacz, Zaja nawet jest. Piąstka jak kobieca dupa cię korci. No musisz piąstkę wziąć. Nie masz wyjścia, musisz wziąć piąstkę. Zaja się jeszcze trafi, ale ty już masz całą rękawiczkę. Potrzebujesz tych rękawiczek, żeby zrealizować nasze marzenia. Zaję można znaleźć. Pamiętaj, że nikt tego nie będzie kupował. Jak to ktoś kupi, to jest cyc. Mamy tutaj Sejuani. Sejuani to jest zawsze dobra jednostka. Sejuani zawsze cię kocha. Kupujemy Dianę, składamy na niej item. Sprzedajemy.
Teraz możemy go wrzucić tu, bo jakbyśmy wrzucili jakiś komponent, to by nam się połączyło i byś później smutny był i pisał w komentarzu, że słaby poradnik. Dlatego nie możemy tak zrobić. Co jeszcze mogę tutaj dla ciebie wyczynić? Jak mówię, to też mniej myślę. O, zobacz, Ksuksjan. Czemu ty nie zbierasz tego? Masz DC chyba. No. Także, moi drodzy, no co tu dużo wam mówić? Ile wam zapłacić, żebyście na te streamy przychodzili na Facebooka? Bo ja dzięki temu mam na chleb. To wam dam trochę tego chleba, chcecie? Tymczasem 100 HP utrzymane. Nasze marzenia dalej są w zasięgu ręki. Także myślę, że tutaj będziemy coś myśleć w tym kierunku, żeby ten zasięg ręki był osiągnięty, przekroczony, żeby był. Tutaj mamy takie coś mamy. Powiem szczerze, że... Powiem szczerze, że nie wierzę. Znaczy nie, no co ja będę mówił, głupoty jakieś gadam. Dobra, zrezygnujemy z tej Sejuani. Nie chcę tutaj... Chciałbym tego Rakana prędzej czy później wrzucić, jest keeperem, żeby miał tego Sanfer Cape, a on ma pierwszy level. Dlatego nie wrzucajcie go, jak ma pierwszy level. Macie jednostkę na drugim poziomie, ona sobie dobrze radzi, wygrywacie, nie psujcie tego na razie. Zastanówcie się, czy możecie to wymienić w jakiś dobry sposób, jak nie, to nie. Bo ja mam często takie myśli, że ja chcę coś zrobić, nie przemyślę tego i nagle się okazuje, że mam słabszy board i nagle przegrywam, a mogłem wygrywać. Na streamie wczoraj tak zrobiłem z Sivir. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali to. Na szczęście do D1 dotarliśmy pomimo mojej głupoty i myślę, że dzisiaj zostaniemy mistrzem szachownicy. Znaczy mam taką nadzieję przynajmniej w sercu. Neutralna runda, także się nie stresuj. No i mamy tutaj teraz takiego item holdera, fajnego. Który jest lepszy niż Kalista, no. Pod każdym względem, no, niestety. Co tu dużo mówić. Tylko, że musisz mu zrobić... Slayera, no ale już masz tutaj jednego. Jeszcze jeden Slayer i on będzie szczęśliwy. On ci obiecuje, że on ci tutaj zapłaci za to. No i zobaczmy, co tutaj jest. Jest Kubraczek pod GA potencjalnie. Mamy łezkę, mamy piąskę. O, nice, 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 nice. Dobra, poszukajmy tego Slayera może, co? Tam Kennen jest, ja nie zauważam Kennenów, bo ja jestem głupi. Dużo ciekawych rzeczy mamy. Dobra, czekajcie, bo... Aż się spociłem z wrażenia. Czy ja mam miejsce, żeby to wszystko ułożyć? Mam, dobra. Nie chcę z tej ekonomii schodzić za bardzo. Za dużo decyzji do podjęcia, a ja muszę do was gadać i teraz jestem smutny, że nie potrafię ich podjąć za bardzo. Dragon Soula trzeciego i Slayera trzeciego musimy wstawić na razie i to nas będzie kierowało do 9 poziomu, aż zrobimy Zaję level 3, spiwotujemy i spełnimy wasze marzenia i moje sny. Mam tylko nadzieję, że tutaj się nikt nie wykrwawi do tego czasu. Tymczasem polem, lasem, górą. Dobra. To jest spoko. I teraz co, Slayera jakiegoś masz dla mnie? Masz tutaj Slayera dla mnie. Pa, zamiast tego chyba, nie? Tylko ten Olaf tutaj się tak schował, że on nawet nie wie, czy on powinien tam być. Tylko teraz czwartego Brawlera też straciłem. No ale widzicie, ja chcę w międzyczasie kleić synergię pod Zaję. Tymczasem bolą mnie jaje. Myślę, że to jest ten moment, kiedy się z Keepera rezygnuje Chozena. Eliska i tak nie będzie grała w naszym finalnym setupie. Wejdę raz tutaj w level. Przesuwam się do przodu. No i co dalej? Patrzymy, co się dzieje. Widzimy takie coś. No dobra, przydałoby się tutaj ustawić trochę lepiej. Sprzedać tę Eliskę, dołożyć coś. Dołożyć coś. Keepera dołożyć na razie i niech się cieszą. Nie, no nie mamy Keepera. Po co nam Keeper teraz?
Dobra. Jakiś Dragon Soul by się też tutaj przydał. Ale taki nie. Nie taki, nie taki. Zmaszujemy tutaj item, żeby wytrzymać. No, bardzo tutaj pogubiony jestem, bo chcę dwa setupy naraz tutaj skleić. Ten tymczasowy pod Olafa i później docelowy pod tych kiperów, pod Zaję. Tutaj chciałbym uderzyć, żeby oszukać przeznaczenie. Zobaczmy, trzy piąstki chłop skleił. To są nasze marzenia, on je osiągnął. To znaczy, my akurat mamy dwie piąstki GA i myślę, że to będzie wystarczające, żeby tutaj ich wszystkich zabić. Żeby ich wszystkich pozdrowić tutaj z tego miejsca serdecznie. Co my tutaj chcemy? No chcemy Azira, bo Azir jest najlepszym keeperem, jaki może być na świecie. Także przyszłościowo byśmy chcieli go przytulić do cyca. Tymczasem przemyślmy nasze poczynania. Karen level 1, wszystko level 1, wszystko jest głupie. No i ideawk. Bo nie ma miejsca na tym benchu, nie ma miejsca, moi drodzy. Tymczasem my musimy wziąć jakieś itemy pod tanka, no bo już mamy te wszystkie DPS-y zrobione, co ja wam będę mówił. Bo zawsze może być więcej DPS-u, zawsze. Ale nieważne, ja teraz mówię o czym innym. Sam nie wiem, o czym mówię teraz. Jest tutaj Rakan, którego bym chciał wziąć, ale nie mam w ogóle miejsca na takie rzeczy. Aj, za mało miejsca na benchu, dlatego wiecie co bym zrobił? Chyba bym wszedł w level tak hardkorowo. Tak mocno bardzo, jak zawsze bym chciał. Tak mocno, jak zawsze o tym marzyłem. Ja, no nie można psuć ekonomii, to co ja wam będę gadał? Gadam głupotki wam. Dobra. Posegregujmy to sobie jakoś tutaj. W miarę, żebyśmy my rozumieli. Wy nie musicie, my możemy. No i co? No i to będzie chyba pierwsza przegrana, czy nie? No, rzucaj za habeciary! Dobra, nie przegrywam, co ja was będę okłamywał. No niestety ludzie szybko bardzo tracą HP. Nie wiem, czy mamy czas, żeby zrobić te nasze rzeczy fajne, piękne. No i zaraz dziobaczki. Dziobaczki zawsze mają ostatnie słowo, pamiętamy o tym oczywiście. Ej, dobra, przeroluję raz. O, Slayer Chosen. Nie. To nie jest coś, co ja chciałem zobaczyć tutaj, moi drodzy. Ja nie chciałem tego widzieć. Nie chciałem tego widzieć. No i wystawimy sobie tutaj Olafixa bez itemów. Kupimy sobie Jarvixa, bo my tak naprawdę chcemy w tych keeperów tutaj spiwotować. Także ja tutaj już się szykuję po to, bo i tak mam mało miejsca, jak wszystko tutaj na stole stoi i jest w ogóle niekompatybilne. Dobra. Jakby nam się tutaj Olaf level 2 trafił po drodze, to on by nas wykierował do 9. Dlatego tutaj chyba trzeba zrobić... No, nie mogę zrobić rolki, bo mam... Nie mam miejsca na rolowanie. No dobra, jak nam się trafi ta Zaja, to po prostu będziemy... piwotować od razu, żeby zobaczyć, czy ona nas carry. No po prostu i tyle. No co tu dużo będę gadał. Slayer bardzo ładny tutaj, kulturalny Slayer się trafił. Zrobimy jedną rolkę, Knight and Siphoner, o tutaj nam się troszkę miejsca zrobiło. No i poczekamy. Dlatego fajnie jest tych Chosenów później rerolować na 8-9, bo macie takie opcje. Oraz macie później złote opcje. Jak nam się trafi Zaya tutaj Chosen, co się zdarza bardzo często. Jak się trafi Chosen Zaya, to się łapiesz za jaja. Taka prosta zasada jest. Także jak siedzisz przed kompem, to śmiało. Dobra. Nie wiem, czy... Kurczę, powinienem tutaj inaczej porobić, ale zrobimy tak. Masz tu jeszcze jakieś keepera dla mnie? Masz keepera? Żeby shielda tutaj dużego dostał. Bo ja i tak muszę tutaj robić już miejsce na tym benchu, bo mi się nic nie mieści. Rozumiecie?
To jest bardziej kwestia tego. Normalnie powinienem się teraz ustabilizować na slow rollu, porobić jednostki na drugi poziom i dopiero pójść na dziewiąty, żeby tracić jak najmniej HP, ale ja po prostu no nie mam czasu, no kurczę, nie mam czasu. Więc tutaj walczymy dalej w ten sposób, patrzymy, że ten Olaf... Olaf jest ogólnie najpotężniejszą jednostką w obecnym patchu, także on nawet na pierwszym levelu może robić rzeczy. A wiecie, no czas leci, trzeba się jakoś tam doczłapać. Cultist Chosen, to on nas będzie kierował na razie, wiecie? On będzie nas kierował. Także się nie martwcie, jesteście w dobrych rękach. Trzeba mu tutaj dać rzeczy. No i na razie sobie wrzucimy jeszcze jednego Olafixa. Temu oczywiście damy itemy, bo on jest naszym carry teraz w tej chwili. Mógłbym tego Zilana tutaj rozpatrzeć. Ale idziemy po 9 level, nie ma czasu. Tutaj dziobaczki powiedziały ostatnie słowo, także trzeba coś tutaj z tego ulepić. Myślę, że Vanguard tutaj jest bardzo mocny do ulepienia, zaraz to zrobimy. No i właśnie, Nozzy, jak ty to robisz? Ty masz 100 HP, ale ja ty kleisz jakieś duperele tutaj pod nas. No właśnie, widzicie, nauczyłem się czegoś. I przekażę wam tę wiedzę już niebawem. No i proszę bardzo, jest Zaja. Jest nasza Zaja. I teraz ja bym chciał sprzedać to. Ja bym już chciał po prostu nią grać sobie, no, bo mi się bardzo podoba ta Zaja. Bardzo mi się ona podoba. Head of Justice, GA. Ty sobie dalej pracuj tym. No i co? No i na razie tyle. No, jeszcze tego Vanguarda miałem zrobić. Zrobimy Olafa Vanguarda. Na razie niech sobie walczy. Raz, dwa, trzy. Tylko te kipery wszystkie level 1, dlatego nie wiem, czy nie zacznę stakować samych fioletowych tych Vanguardów z przodu. No i co, Zaja? Na pierwszym poziomie nie kierujesz tak jak Olaf? Patrz. Piu! No dawaj. Dobrze. Dawaj. Piu! Dawaj. O kurde, no dupa. No dobra, no spokojnie. To się wszystko wyklepie, widzowie. To się wyklepie. Czy coś jeszcze tutaj mamy dla alternatywnego carry, jakim będzie coś? Mamy tutaj na przykład Head of Justice dla naszej Kyle. Nie lubię Kyle już teraz. Nie wiem, czy nie powinienem trzech Head of Justice tutaj wpierdzielić, jak dwie nie działają. Ale może to jest po prostu kwestia tego, że ona ma mały poziom jeszcze. Wiecie? To może być też ta sprawa. Trzech kiperów, także można tutaj sobie zrobić takie. Takie można zrobić. No, fajnie. Bardzo mi się podoba to, co się tu dzieje. Super sprawa, Nozzy. Pięknie grasz w TFT. Bardzo bym chciał grać tak jak ty. No i dobra. Na 9 poziomie oczywiście zmieniam Chosena. Będę szukał Chosen Zai. No i będę ją robił tutaj na 3 gwiazdki. Taki jest tutaj zamysł. Gorzej jak mi się trafi coś złotego i będę miał szansę zrobić to na 3 gwiazdki i co? I będzie mnie korciło. Ale grubachy wielkie, Boże! Rambo, co ty zrobiłeś? Co ty stworzyłeś, Rambo? Top 3, a ja dalej nie osiągnąłem mojego poziomu. Dalej nie widzicie mojej ostatecznej formy. No i co? Co teraz? Dawaj to zamieniamy tutaj. Pa. Takie coś. A temu dajemy takie coś. O kurde, jak mnie wciągnęli, to kultyści! To dużo kultystów, a mamy zajęty dalej level 1. Nie? I to jest na razie bardzo smutne dla nas. Bo ja wam chciałem tutaj Zaję pokazać, a mi się Olaf trafiał, no widzicie? Czy moje sny zostaną spełnione, czy po prostu stroluję giereczkę?
Mamy neutralną rundę, reperujemy sobie teraz to. Chosen dupa nam się trafiła. Dobra, czy my chcemy coś, chcemy tego Warkeepera czwartego zamiast tego wrzucić? No, pomimo, że to jest Warlord. Tak? Pomimo. Pomimo. Dobra, mamy tutaj Morello. Morello to jest item, który nosi Kennen. W naszym setupie, który sobie wymyśliłem. No ale niestety nie ma GA i ma pierwszy level. Także widzę, że to będą naprawdę cyrki robione na tym ekranie teraz przed tobą, żeby sforsować ten team. No ale jak ty lubisz cyrki, no to co ja ci będę mówił? Patrz, Timo to usłyszał, już się zaupgradeował tutaj na level 2. Daredevil jakiś tu się trafił. No i patrz, Chosen Set. Widziałeś takiego Chosen Seta kiedyś? Chosen Seta, czyli wybrana Seta. Uuu, dobra, bierzemy. Azira na trójkę robimy. Walić to, ten system. Walić ten system, moi mili. Koniec tego dobrego. Miała być Zaya level 3, ale będzie Azir level 3. To jest nasz nowy sen. Tylko muszę tutaj... Dobrze, że oni wygrywają, bo teraz mamy trochę więcej czasu na zrobienie rzeczy. Tylko teraz by się piąty keeper, szósty keeper by się przydał, ósmy keeper by się przydał. Albo sprzedaj tego jednego keepera, żebyś miał cztery na tym i dorzuć coś innego. Jakiegoś Elderwooda na przykład, albo dupę jakąś dorzuć. Zobacz. Ale duże mam, żołnierze mam duże. A Zaya dalej level 1. Może tego dorzucić, chłopa. Warlord tutaj jest możliwy. No i co? Dać komuś takie rzeczy? Nie wiem komu dać, dobra, pomyślę o tym zaraz. Na razie nasz tutaj Azir już bez itemów nas próbuje kernąć, ale nie ma tutaj szans. Dobra, dobra, robi się krytycznie, moi mili, robi się krytycznie, a ja nawet nie oglądam stołów przeciwnika, bo jestem tak skupiony na rolowaniu tego główienka, że aż mi psychika stęka pęka. Nie wiem, może po prostu tego Lee Sina dodać. Ja mógłbym po prostu takiego Pudziana w 45 teraz kleić, ale ja się tak uparłem na to, żeby tu zrobić rzeczy. Że ja roluję, wiecie, roluję dupę jakąś tutaj. Zamiast ciebie. Wielkie rolowando się wyczynia tutaj. Wielkie rolowando się wyprawia. No jeszcze tylko trzy Aziry i będziemy szczęśliwi. A HP brakuje! I brakuje carry! Więcej Azirów w stół! Więcej Azirów na Uzi, szybko, nie ma czasu. Masz tutaj Azira na kole, mam nadzieję. Co ja mogę wziąć? Może tego, Solari wziąć, żeby Aziry były szczęśliwe. Tego Lee Sina muszę tam postawić, żeby kopał w tę Liskę albo w tę Maokai grube. W ogóle wszystko tam na prawej stronie, znaczy nie no, wszystko powinno być tutaj zbite mocno. Tylko, że jak jest zbite, to kultyści wtedy mają najlepszy drop na Galio. Chociaż ten Galio to i tak dropi teraz za kilka tysięcy HP. Wykułeś coś, czy nie wykułeś jeszcze nic?
Po jakaś ściana. Ja już nawet zaj nie podnoszę. Ciekawe, czy przeżyjemy. Dobra, miałeś im dać Solari! Nie dałeś im! Dobra, Aziry level 2. No róbcie rzeczy, no to jest niemożliwe, że wy nie robicie rzeczy. To jest nierealne przecież. Ta gra jest niezbalansowana, że jednostki na złotym poziomie nie kierują ci gry. Dawaj, Zaja, zrób to. Nie w tę stronę, Zaja! O kurde, ty głuptasie. No niestety, marzenia się nie spełniły, no ale tak jak mówię, przynajmniej się dobrze bawiliśmy. Zapraszam na streamki i trzymajcie się ciepło. Cześć!